Nie rozstrajuj się, Nika. Spokojnie. To po to, by w kraju panował ład. Ty mógł carstwować spokojnie. Mów, kim oni są. Kto z nich kto? Ta kobieta to Wiera Kilinowa. Ach tak. A to Waryński. Czy to ten Polak, który nazwał mnie tępą głową? Tak, to ten. Kto z nich jest przeciw terrorowi? Właśnie on. Waryński. Ciekawe. Więzień numer 14. Witam, Ludwiku Sewerynowiczu. Znamy się od dawna. Numerem 14 jest pan dla nich. Dla mnie jest pan przewodniczącym Partii Polskich Socjalistów. Człowiekiem godnym jako Polak i jako socjalista. Usiądźcie. Jak zdrowie? Dziękuję. Jeśli mnie pamięć nie myli, był pan przeciwnikiem terroru, prawda? A o ile mam prawdziwe informacje, nigdy nie występował pan publicznie przeciwko aktom terroru swojego zastępcy Stanisława Kunickiego i przeciwko zabójstwom rosyjskich nihilistów. Swoje zdanie przedstawiłem już w sądzie w Warszawie. Niczego nowego dodać nie mogę. To, co pan powiedział w sądzie w Warszawie, to za mało. Chcielibyśmy bliżej poznać pańskie zdanie. No cóż, odwiedzę pana za jakiś czas i dokończymy rozmowę. A jeszcze coś. Wystąpił pan o pozwolenie na ślub. Pana kobieta znowu złożyła prośbę. Anna? O niej żandarmi mnie nie informowali. Ta dama to Aleksandra Jentes, pseudonim partyjny Janka. Żyje? Miłosierdzie naszego państwa jest bezgraniczne. Wystarczy nam trochę informacji. Każę panu przysłać papier. Gdyby było panu trudno pisać samemu, niech pan poprosi tego swojego Ilinowicza. Panie Waryński, mówią, że jest pan młodzieńcem poważnym, zdolnym, nawet utalentowanym. Profesorowie pana cenią.
i stawiają się za panem. To nas obu do czegoś zobowiązuje, prawda? No cóż, powinien pan przeprosić, ukorzyć się. Nie mogę przepraszać i korzyć się. Niczego złego nie zrobiłem. Nasze żądania były minimalne i sprawiedliwe. Jak pan chce. Zostaje pan pozbawiony prawa do nauki na wyższych uczelniach Rosji. Dodatkowo zostaje pan ukarany rokiem aresztu domowego. I lepiej, żebyśmy się już nigdy nie spotkali. Ludwik! Tato! A co? Nie, nic takiego, później ci wytłumaczę. Wyrzucili z instytutu? Wyrzucili. Areszt domowy? Tak, rok. Chwała Bogu, że tylko tyle. No cóż, taki już nasz los. Idź do domu, matce resztę sam powiem. Wiesz pan żandarmów do czeladnej? Dobrze nakarmić, sznapsa, nie żałować. Zmizerniałeś w tym Petersburgu. Istna zmora. No, idź teraz, umyj się i przebierz. Czemu taki brudny? Zaczekaj. Kazik, idź na podwórze. Co się stało? Co tam wyprawiasz? A co się miało stać? Po prostu wrócił wcześniej na święta do domu. Nie kręć. Ja wiem, że coś się stało. Jak możesz wyrządzać rodzicom takie przykrości? Musisz czepiać się akurat teraz? Weź się uspokój. Nie powinnaś, Maniu, robić mu wymówek. A zwłaszcza teraz. Mama, chłopców rozpuszczaj, to są skutki. Dobrze, dobrze. Żandarmi odjadą, a narzeczony i tak się nie dowie. Chodź, pomożesz mi. Co mama robi? Zabieraj na strych. Lada moment przyjdą tu obcy, zaczną się kręcić. Po co drażnić? Zaczekaj, weź to. A najlepiej to nie wychodź za mąż. O, chodź na śniadanie, chodź. Siadaj i jedz. Przyniosłam ci twoje ulubione powidła śliwkowe. Ser spróbuj. Pamiętasz? Bałeś się, że śliwy osypią, a tymczasem dojrzały wspaniale. Dobre? Mhm. Syneczku, mam do ciebie wielką prośbę. Nie narażaj ojca i brata. Kasiu, o jedno proszę cię stanowczo. Nie wciągaj go teraz w swoje sprawy. No. No. A może niż nie będzie lekcji? Panie Filu, takie święto. Będą lekcje, ale trochę się spóźnię. Skąd się tu wziąłeś? Wylali. Cały rok muszę siedzieć w domu. Oj, Ludwiku, Ludwiku. Ojcze, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą. Dobrych radach, dobry bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i ma jedność całą. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Uradziliśmy z matką, że po wakacjach pojedziecie obaj na studia za granicę. Na złość zostaniesz inżynierem. Teraz przyszłość mają ludzie przemysłu. Niech Reczko sieje. Będę spokojniejsza, jak będziecie razem. No, jak Ludek? Dobrze pomyślane.
Jeszcze nie wiem, tato. Szybko, dmychaj te zdity, bo dyżdzi de. I co paniczu? No teraz musi ruszyć. Idzie paniczu, idzie. Ludziu, powiadasz, będzie chodziła? Muś. Zów, Aniu się spodziewał. Nagrodę masz gościa, czeka na ciebie. Leć. Dobra maszyna, panie. Dobra, dobra. Ludwik. Tyle o panu słyszałam i wreszcie poznaję. Bardzo się cieszę. Wiem, że pan jest całkowicie nasz. Zapraszam was przyszłą niedzielę do mnie na, no powiedzmy, na piknik. Będzie kilku moich przyjaciół, kilku pańskich kolegów. No i jedna bardzo ważna osoba. Pani Fortuna. Nie mogę w to uwierzyć. Pani Jankowska, milionerka. Cieszę się, pan jest nasz. Maria jest od paru lat członkiem międzynarodówki. Razem z Marksem i Engelsem. Szczerze mówiąc, nie wierzę w rewolucyjność milionerów. Ale Maria, to ktoś zupełnie wyjątkowy. Sam się przekonasz. Cały rok zastrajkował. Nawet starsze lata protestowały. I to o mnie? Tak, o ciebie. Nikt nie przypuszczał, że jesteś tak popularny. No, no. To cię teraz zobowiązuje. Tak. Musisz trzymać swoje emocje na wodzy. Gubi cię temperament. No idźcie wy do wszystkich diabłów. Czepiacie się jeden po drugim. Gadaj zdrów. Maria prosi na taras. Filu, to jest właśnie Ignaś, a to Filipina. Tyle o panu słyszałam. Witajcie, moi drodzy. Nie przedstawiam się, bo jestem tutaj niezupełnie legalnie. A fałszywych personali podawać wam nie chcę. Kuzynie, ten album to cała nasza wiedza. Chcielibyśmy o ciebie usłyszeć coś więcej. Brał pan udział w komunie? Byłem wtedy w Paryżu. A czy generała Dąbrowskiego pan zna? Z tego dowiecie się więcej, niż bym mógł w naszym krótkim spotkaniu wam opowiedzieć. Studiujcie dzieło komuny, ale pamiętajcie, że dla rewolucjonisty najważniejsze jest korzystanie z doświadczeń poprzedników. Szanowanie ich, ale również unikanie ich błędów. Polacy byliśmy zawsze w pierwszym szeregu walki o wolność. Za wolność naszą i waszą. Dla Europy jeszcze dziś jesteśmy symbolem. Wielcy uczeni, Marx i Engels, stworzyli program wyzwolenia uciśnionych, jakiego nie znał świat. Socjalizm opanowuje umysły. Rozwija się w całej Europie. A nasza Polska brać w królestwie zapadła w odrętwienie. W 16 językach wychodzi socjalistyczna literatura. Broszury, książki, pisma. Tylko w polskim nie. Po klęsce powstania szlachta wyrzekła się wolności. Potrafią tylko jęczeć, rozdrapywać rany. Byłem wtedy. Nasz oddział walczył dłużej od innych i znaleźliśmy dosyć siły. Mniejsza z tym. Powiem krótko. Jeszcze więcej tego marazmu, tej bezczynności, a odwróci się od nas cała światła opinia Europy. A bez poparcia tej światłej opinii o wolności i niepodległości ani marzyć. Zobaczcie,
gorycz staremu. Was młodych, cała nadzieja. Marek stwierdzi, że carat nabrzmiały jest rewolucją. Zapewnijcie udział Polaków w nadchodzącej burzy. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. O czym tak myślisz? O generale Wróblewskim. I o Warszawie. Słuchaj. Czy nie mogłabyś zagadnąć ojca? Nie. Musisz to zrobić sam. Trochę odwagi, Lubeczku. Jutro mu powiem. Ludwik! Prędzej! Pali się! Li! Li! Wodu! Szybko, chłopcy! Pan! Szybko! Ludwik, Stanisław, natychmiast do domu! Powiedziałem natychmiast! Nikt z domu nie wychodzi! Jazda! Marsz! Napij się pan ze mną, paniczu. No co tam? Diabli nadali, paniczu. Najpierw ta przeklęta piramida, a teraz na dodatek ten pożar. Co za bzdury, jaka piramida? Ano ta, co ją panna Filipina chamom rysowała. Co to na górze car, a na dole chamstwo. Ja dałem pół rubla, dałem pisarzowi na donos. Bo jakby nie, to by powiedzieli, że trzymam z panną Filipiną. Napisaliście donos? Ano. Na podlec jestem, paniczu, podlec. Ale teraz znowu trzeba donos. Pan dziedzic zboże ubezpieczył iśmy to zboże z panem dziedzicem spalili. Zwariowałeś? Prawda. To święta prawda, paniczu. To dziś ci przyszło do głowy, że nie będziesz studiował? Nie, ale postanowiłem powiedzieć to dziś bez względu na wszystko. Ludziu, musiałem to zrobić, bo grozi mi ruina. Powinieneś zrozumieć i nie potępiać ojca. Nie potępiam, ale nie godzę się z tym, żeby jedni palili zboże, a drudzy umierali z głodu. Przecież nie ja ten świat tak urządziłem i ty go też nie zmienisz. Będę próbował. Niech cię Bóg zachowa. Niedobry synku. Ja nie zgadzałem się z moim ojcem, ty nie zgadzasz się ze mną, a jednak coś nas łączy. Bywaj zdrów, synu. Odwiozę cię na dworzec. Nie, Ludwiku, nie trzeba. Ale napisz, jak tylko przyjedziesz. Na pewno. Pan szanowny, do kogo? Ludwik! Jakże się cieszę. A jestem pewien, moi drodzy państwo, że z Turkami tak łatwo im nie pójdzie. Niech im sobie idzie, jak chce. Ja nie narzekam. Otrzymuję wciąż nowe zamówienia i od wojska, i od kolei.
Państwo jeszcze nie wiecie, że przy stole gościmy naszego przyszłego kata. Będzie fabrykantów żywcem obdzierał ze skóry. O, pan jest nihilistą? Nie, po prostu chciałbym pracować jako robotnik. O, nie widzę w tym nic zdrożnego. A co pan umie? Znam ślusarkę, umiem toczyć. Mam zaświadczenie z odbytej praktyki studenckiej. No pięknie, pięknie. Jeżeli pan obieca, że przy obdzieraniu ze skóry nie będzie pan solić, to gotów jestem zaraz pana tutaj zaprotegować. To do syna. Aha. No więc teraz będziecie potrzebowali wokowców. Faktycznie potrzebujemy. Ale zaczynać trzeba od terminu. Zgłosi się pan jutro rano o 5:00 do fabryki Lilpopa na Świętojarskim. Każdy wskaże panu drogę. Praca od 5:00 rano do 7:00 wieczór. 2 godziny przerwy na posiłki. 2 ruble tygodniowo. 30 kopiejek na szperkasę i 30 na krankkasę. Za braki się potrąca. Hejo! Co? Widziałeś tego nowego? Tak. Pomacaj go, czy to, aby nie kukułcze jajo. Dobra. Nowy? Skąd przyszedł? Z Ukrainy! To już tam chleba nie macie, wy się tu pacie? Robisz nawet porządnie, ale mało zrobiłeś. Słaby czy co? Robię równo, w normie. Sam pan majster powiedział, że porządnie, braków nie ma. Lepo przyszedł, a już kardy. Jakbyś się dostał? Bo tu bardziej rzucając przyjmują. Widocznie potrzebują dobrych fachowców. Cześć. Sprawdź go. Dobra. A co z tym z paniem? No tak powiedziałem. Na sienniku, jedna noc, 20 kopiejek. Dobra, do później. Pani da 4 funty chleba, śledzik i tę kaszaneczkę. Dobra. Dziękuję. Panie Heniu, dzień dobry. Dobry, dobry. Robić umiesz, ale na robotnika nie wyglądasz. Uczyłem się na inżyniera. Tępy? Nic, pan. A może jakieś inne sprawki? Inne sprawki. Mnie też kiedyś wyrzucili z gimnazjum. Tępy, nic, poń czy inne sprawki? Inne sprawki. Tacyście dociekliwi, a nawet nie wiecie, na ile was dzisiaj fabrykant oszwabił. Bo mnie prawie na 7 kopiejek. Ludwik, stać na zegarek. Powiedz, coś zauważył. Przychodzę na bramę za 5:05. Na fabryczny minuta po 5:00. Majster 3 kopiejki kary zapisuje. Późni się, czy co? Na fabrycznym 12:00, a u mnie 6:12. Śpieszy się, zwariował, czy jak? To znaczy, że zegar fabryczny przestawiają. Na to wychodzi, bo w niedzielę mój według zamkowego co do minut. Tak, wczoraj 16 minut ukradli. Wiadomo, złodzieje. A co poradzisz? Na samym zegareczku tylko fabrykant 10 000 rubli rocznie do kieszeni bierze. Z Ludwikiem wyliczyliśmy wczoraj. Ile teraz capnęli? Prawie 7 dni. No. Cholera. No. A jednak Ludwik wszystkie maklojki wyliczył co do grosza. Musimy się koniecznie zobaczyć. Spotkamy się któregoś dnia, to pogadamy. Jazda! Jazda! Do roboty!
7 minut żeście urwali, panie majster. Dobra, dobra, jest się o co cholerować. Parę głupich minutek. I dlatego, proszę państwa, innej drogi, jak współpraca z rewolucyjnym ruchem rosyjskim, nie ma. Waryński ma nas za idiotów, a siebie za nieomylnego geniusza. Boście idioci, skoro tego nie potraficie zrozumieć. Może w Rosji jest potrzebna rewolucja, u nas nie. Panie Ludwiku. O, przepraszam, Pławiński jestem. Widzi pan, nasi ojcowie byli patriotami. Cierpieli, walczyli, ginęli. Jakżeż my możemy teraz razem z Rosjanami? Przecież nie z carem, rządem, gubernatorem i policją. Ale z tymi, którzy przeciw caratowi walczą. Nie trzeba mówić Rosja. Polska. Nie mówiąc, jaka Rosja i jaka Polska. To są poema, a nie polityka. Pan Waryński ma rację. Przecież nie kto inny jak bohaterowie powstania, Dąbrowski, Wróblewski, wskazali nam drogę do międzynarodowej walki. Do komuny. Odezwał się pan Kierski, synek. Nie znoszę mądrości cadyków ani rabinackiej wiedzy. Stul pan pysk! Wypraszam sobie. Jestem takim samym Polakiem jak pan. Panowie, nie gorączkujmy się. Nie można tak. Potrzebna jest teraz jedność. Jedność, owszem. Zależy z kim. Czy i z tymi, którzy przemysł polski oddają obcym kapitalistom? A bogacą się na handelku z Rosją. I gnębią lud. Nie gorzej niż carat. Jak powstanie rząd narodowy, będzie się miał pan spyszna. Lud pójdzie z nami. No pewnie. Zaprosicie go, żeby ugotował obiad, a potem odpędzicie od stołu. I sami zeżrecie, jak zwykle. Proszę państwa, dosyć dysputy. Proszę na podwieczorek. Ależ pan zmizernie, mój Boże. Czy jest szkoda życia? Proszę bardzo, proszę do jadalni. Proszę bardzo, prosi gości. Proszę bardzo. Proszę. Proszę bardzo. Szymek! A dlaczego się tak schowałeś? Przecież miałeś im wszystkim wygarnąć. Miałem, ale ja się tutaj tak źle czuję. Panie Waryński, miał pan rację, od początku do końca. Wydaje mi się, że powinniśmy się wkrótce spotkać i porozmawiać. Bardzo chętnie. Ludwiku? Zaraz wrócę. Moja młodsza koleżanka po fachu, Aleksandra Jędysówna, jest twoją zwolenniczką? To dobrze. Chwileczkę. Wielka wojna z Turcją! Wojska rosyjskie przekroczyły granicę! Ceny skoczyły. Za te pieniądze nie wyżyje. Muszą ląd podwyższyć. Będą musieli. Kolej nadwiślańska na gwałt kończona. Rekruta biorą. Mało ludzi. Chłopi ani tkacze nie zrobią ani mostów, ani wagonów, ani maszyn. A jak? Potrzebni są fachowcy, a my jesteśmy fachowcami. Chcą wojny, nie płacą. Wojska rosyjskie przekroczyły granicę! Domagamy się stanowczo, a jeżeli nasze żądania nie zostaną spełnione... Ale czym ty chcesz grozić? Zmiłuj się! Strajkiem ogólnym. Daj spokój. No dajże spokój, przecież to jest posunięcie przedwczesne. Kandydacie Pławiński, to nie jest rozprawa naukowa, a rozprawa klasowa. Wiecie, co trzeba zrobić? Trzeba rewolwer przystawić do łba fabrykantom. Wtedy zmiękną. Zostaw. No? Aha. Zgoda. Niech wam będzie. Dla wykwalifikowanych o 4 kopiejki za godzinę. Zgoda? Niech już będzie. No to wszystko. O, jeszcze czas pracy. Tak, no proszę. Chcą mnie puścić z torbami.
Ciągle coś nowego. Nic nowego, w petycji było wyraźnie napisane. Dobrze, rób co chcesz. No dobrze. Od jesieni praca o godzinę krócej. Oczywiście pod warunkiem, że wyrobicie normę. No a teraz możecie mi już chyba powiedzieć, kto napisał tę petycję? I czyj to pomysł tą delegacją? A niczyj. Niczyj. Dawno my się zbierali. No a ta petycja? To każdy po kawałku. Zdrowie nowego czeladnika. Dziękuję. Zdrowie wszystkich ślusarzy. Proszę bardzo, proszę. Powołanie do wojska mam się stać za miesiąc. Zdrowie, pań! Musisz się natychmiast zapisać do instytutu w Puławach albo czmychnąć za granicę. Do wojska nie pójdę i z Warszawy nie wyjadę. Uważaj, Ludwik, wydarzenia u Lilpopa bardzo wzburzyły sfery przemysłowe. Maczałeś w tym palce. Może. Witaj. Witaj, i jak? Wszystko w porządku. Chciałbym cię uprzedzić, że powstał między nami poważny rozdźwięk. Nie możecie się porozumieć. Taka sytuacja przynosi tylko straty. Osłabia. A może na odwrót, wzmacnia. Oni stworzyli wewnątrz organizacji własną organizację, tajną. Powiedzieli ci? Nie, sam się dowiedziałem. A krótko, w czym rzecz? Zaprzestali wszelkiej aktywnej działalności. Tak. Przestali pracować. Zapytaj go, jak sprawa wygląda. Piszą? Niczego nie piszą. Po prostu przestali wydawać gazetę. Co się u was dzieje? Nic się nie dzieje. Po prostu pan Plechanow stchórzył. Co on powiedział? Nic ważnego. Powiedział, że pan Plechanow stchórzył. Nie chcę się kłócić na ulicy. Ludwik, myślę, że zobaczymy się wieczorem. Oczywiście, do widzenia. Dopiero mówiliście o nim, że taki wspaniały mówca, że taki odważny. No i co z tego? Czort z nim. Nie będę się wtrącał, za mało wiem, ale to wszystko nie bardzo mi się podoba. Słuchaj, Ludwik, są ważniejsze sprawy. To są papiery dla ciebie na nazwisko Jan Buch, ślusarz z Wrocławia. Poza tym bardzo liczymy na ciebie, że dostaniesz, że załatwisz ze 2-3 przerzuty bibuły i ludzi przez Polskę. Załatwione. Dostaniesz Kobylańskiego do pomocy. Zdecydowałem, jadę z tobą do Warszawy. Dobra. Ale przedtem skoczymy do Wrocławia po literaturę. Uwaga, panowie, jego wysokość. Satrapa przeklęty. Co dzień jeździ inną ulicą. A wiecie dlaczego? Bo się nas boi. Józek, może byś został tu i przypilnował, co? Dobra? Panie Heniu, list do pana Bucha. No i co? Co to? Daję po 7 sztuk tylko, panie Heniu. Daję, po ile mam, inni też chcą. Zaczekajcie, jak tamci wyjdą, dostaniecie więcej. Dobry. To do ciebie. No dalej, dalej. Więc słuchajcie, pisząc te słowa... Czekaj. Przeczytaj. Głośno. Szanowny panie. Panie Waryński, jeżeli pan i pańscy koledzy nie zaprzestaniecie socjalistycznej propagandy, wasze nazwiska podamy policji, patriota. A to żeństwo. To podłość. Może się zastanowisz. Na co się tak gapicie? Pies go drapał, przecież waszych nazwisk nie zna. No dalej, zaczynamy. Więc oparliśmy się na manifestie komunistycznym i na programie Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników.
Tym właśnie. Ale jeżeli o mnie chodzi, to ja to czytałem i mam pewne zastrzeżenia. Dobrze, o tym porozmawiamy później. Słuchajcie, nie możemy stąd wyjść, dopóki tego dokładnie nie opracujemy. Jedzenie mamy na 3 dni. Teraz panie też jest. Kochani, uzgodniony w naszym gronie tekst omówimy w grupach, a następnie uroczyście... Na zebraniu ogólnym. Na zebraniu ogólnym. Jesteśmy tutaj w Olszynce Grochowskiej, gdzie przed kilkudziesięciu laty walczyli i ginęli nasi ojcowie. Dziś wnosimy nowy sztandar swobody, fabryk i ziemi. Pod tym sztandarem staniemy do walki my, przedstawiciele klasy robotniczej, lud całej Polski, a także lud całego świata. Ale żeby skutecznie walczyć, musimy mieć program. Program wszyscy znacie, czy też mam go odczytać? Znamy! Dobrze, wobec tego głosujemy. Kto jest za programem, podnosi rękę do góry. Dziękuję. Bracia, pamiętajcie, że wyzwolenie robotników winno być dziełem samych robotników. Że walka o ich wyzwolenie nie powinna dążyć do wytworzenia nowych klas uprzywilejowanych, ale do ustanowienia równych praw i równych obowiązków dla wszystkich. A teraz Ania, siostra Wacka Sieroszewskiego, wypowie nam wiersze brata. Czegóż chcą oni? I gawieć szumi, szyderstwem wita obelgą pfa. Czegóż chcą oni? Któż ich zrozumie, chleba, swobody? Któż o to dba? My złota chcemy. Za złota blaski ja mogę życie w rozkoszy spleść. Za złoto kupię tłumów oklaski, honor niewiast i mężów cześć. Hurra! Swobody, fabryki, ziemi! I powiał w górę czerwony znak. Z wojami w słońcu mignął barwnymi i na ludzkości dziejowy szlak wpłynął przez nasze dźwignięte dłonie. Może zbyt wcześnie. Lecz cóż my winni, że podsłuchując w ludzkości o nie, słyszymy lepiej, lepiej niż inni, co tam bezwiednie zrywa się, waży, że myśli chyżej puściwszy wodze, biegniem od waszych srebrnych ołtarzy w przyszłość. A chociaż wielu z nas w drodze padnie złamanych przez los surowy, nad swoją dolą nikt nie zapłacze i nie pochyli pokornie głowy. Мальчик, подик сюда. Ну, где же остальные? Где они? Не верю, никого не видел. Ну вот, пожалуйста. Ну что за безобразие? Только этого еще не хватало. Ну и сюрприз вам от Бога, господин прокурор. Как? Вы его еще не взяли? К сожалению, но на днях я схвачу всех Бухов, в том числе и этого. Обещаю вам. А ты что раньше не сказал, а? То есть właśnie пан Кобыляйский. Ловите его! Оцепите улицу! Держи! Встать! Не ружаться. Mam dość. Wracam do Pitra. Tam przynajmniej nasi przestali żartować. Dzień dobry. Dobry. Czy jest Ludwik? Gdzie Ludwik jest? Co się stało? Nic, drobiazg. Właśnie przyszliśmy was ostrzec. W całym mieście aresztowania. Tak. Na uniwersytecie, w mieszkaniach, no. Nawet w fabryka. Idzie Ludwik. Jak się masz, bohaterze? Za moją nogę huknę gubernatora albo innego satrapę. A wy sprzątnijcie zdrajcę. Po co? Wystarczy złoić skórę w ciemnym kącie. Ten Skowroński dostał porządnie popysku. Odechce mu się. A wy co?
Jesteście tacy ponurzy jak wrony na odpuście. No co, ty wracasz z miasta i nie wiesz? Policja szaleje po całej Warszawie. Wiem. Stasiu, uważam, że wy wraz z Szymkiem powinniście wyjechać na jakiś czas. Jeszcze dzisiaj. Chodź. Mam dla was robotę w Krakowie. Ludwik, dziękuję, żeś powiedział, bo ja... Co to ukrywać? Ja się po prostu boję. Ja boję się, że mógłbym... Ciebie nie możemy stracić. Stasiu, opiekuj się nim. Tak. Dostaniesz klucze od naszego mieszkania. Możesz korzystać ze wszystkich rodzinnych rzeczy, jak tylko ci będzie wygodnie. Dziękuję. No i jak ci się podoba mój nowy strój? Obiecałeś, że nie będziesz szarżował. To jest ten? Tak. To za mało. Myślisz, że cylinder wszystko ci załatwi? Większość. Znają cię dobrze. Weź to. Do widzenia. Uważaj na siebie. Aha. To ty! Łapać złodzieja! Nie jestem złodziejem, jestem spiskowcem. Panowie! Panowie! Zaraz, co się stało? Panowie, proszę przepuścić! Stać! Stać! Proszę bardzo. Dziękuję. Powodzenia. Proszę ze mną, tak będzie bezpieczniej. Panie Ludwiku, u Filipiny jest rewizja. Niech pan się nie wychyla, błagam. Wyjechać! Czy nie widzisz, że to jest prawdziwy pogrom? Nie mogę rzucić teraz roboty. Prawdę mówiąc, Ludwik teraz tylko w robocie przeszkadza. Wyjedziesz, choćbyśmy cię mieli związać. Dobrze, wyjadę. Wspaniały jest. Proszę, co łaska dla pilnego dziadka. Dziękuję. Polski Rzym? Popatrz uważnie dookoła, zrozumie powiedzenie nędza, smród, ubóstwo. Autonomia. Polskie urzędy. Zawracanie głowy. Robota idzie jak po grudzie. I włóż między bajki możliwość legalnego działania. Moje miejsce to Warszawa. Tak, tylko że w Warszawie czeka więzienie. Zaraz. Co napisałeś do Prego? Napisałem, że może nas ścigać, a my i tak będziemy się bronili, że mu zwiałem. Podpisałem Buch alias Waryński. Ludwik, nie powinieneś tego wysyłać. O, proszę, jest pełna wypowiedź pana namiestnika Potockiego. Oświata to jest ostry miecz obosieczny. Nie należy jej dawać w ręce wrogom. Zaraz przyjdzie. A u nas w Polsce chłop jest wrogiem naszym i kraju. Pan namiestnik zapomniał tylko dodać, że w Galicji chłop to 4/5 ludności.
Tego faceta oczywiście znasz. Jak to dobrze, pani Mario, widzieć panią w pełnej krasie. To nasz główny teoretyk Szymon Dickstein? Właśnie. Miło mi. A to bankier i szewc w jednej osobie. Mendelssohn. Stanisław. Brawo. Ważny moment. Bankier i magnatka podają sobie dłoń. Proszę. Dla dobra rewolucji. Chodź, idioto, musimy wykupić nakład od drukarza. Idę. Zaraz wracamy, to niedaleko stąd. No cóż, w Paryżu kilka nowych premier. A natomiast w Londynie, wyobraźcie sobie, poznałam Engelsa. Rozmawialiście o wartości dodatkowej. Pochwalił moje nowe toalety. Znawca. On się naprawdę na tym zna. Nazwisko? Stanisław Kremer. A pan? Aleksander Pawłowski. Wolne żarty dobre dla carskiej policji. Czy to panów drugi? Nie. Dawajcie drukarza. Czy zna pan tych panów? Tak. Czy pan drukował? Tak. To robota mojej drukarni. Dla kogo? Dla tych panów. Ten pan zamówił, a ten zapłacił i zabrał. Dziękuję panu. Panowie są zatrzymani. Pod zarzutem podburzania opinii i siania zamętu. Nie wiedziałem, że jego cesarska mość nakazuje wysługiwać się naszemu panu. Zaraz wam mina zrzednie, wywrotowcy. Zrewidować. Ja protestuję! Ja powołuję się na konstytucję! Bracik, też tam! Poleżycie, pomyślicie. Bo cały mnie w dupę policaje. O, słuchajcie, jacy tacy i starcowie, i chłopacy, bo wy nic nie wiecie. Co się dzieje w świecie? A słuchajcie, jacy tacy i starcowie, i chłopacy, bo wy nic nie wiecie. Co się dzieje w świecie? Bo wy nic nie wiecie, co się dzieje w świecie. Hrue! Hrue! Marsz na sztrozaki, muskale przeklęte! Oj, wolności, oj, wolności, aż do ciebie trzęsą kości! A co, wy Polacy? My Polacy, wy Polacy, albośmy to jacy tacy, bo wy nic nie wiecie, co się dzieje w świecie, bo wy nic nie wiecie, co się dzieje w świecie. Czy to plewe? Teraz na pewno wydadzą ich w ręce Rosji. No ale przecież konwencja zabrania wydawania politycznych. Pani jeszcze wierzy w konwencję? Moja droga pani Mario, teraz my musimy zrobić wszystko, żeby zaalarmować opinię publiczną Europy. Musimy wytrzymać jeszcze kilka dni. Nasi zrobią wszystko, żeby wiadomość o naszej głodówce przedostała się do prasy. Dużo to pomoże. Pomoże. Franz Józef chce uchodzić za obrońcę demokracji. Jest czuły na głos opinii publicznej. Musimy wytrzymać. Tylko żadnego gadania o bewsztykach z cebulką.
Panowie, żądam przerwania głodówki. Zupa bardzo smaczna. Jedzcie. No, panowie, dobra jest zupa, no. Zabierajcie się do wszystkich diabłów. Przerwiemy głodówkę, jak wyznaczycie termin rozprawy. A poza tym przenieście nas do wspólnej celi. Chcemy być wszyscy razem. Będę zwracała na siebie uwagę, żebyś mogła... Macie zwyczaj lustrowania, więc proszę. Och, moje biedne kochanie, jakiś ty blady. Proszę siadać. Dzień dobry. Nic się nie martw. Niczym się nie przejmuj. Ja i cała rodzina zrobimy wszystko, żeby wyrwać was z tej opresji. Dziękuję, że pani przyszła. Proszę mówić ty. Jestem siostra. A teraz proszę uważać. To od Filipiny z Cytadeli. Brat pana i Mendelssohn aresztowani w Wiedniu. Termin rozprawy wyznaczony. Bardzo ostry prokurator. Trzeba, żeby pan wziął na siebie obronę. Dziękuję, siostrzyczko. Koniec widzenia. Do widzenia, mój jedyny. Do widzenia. Nie mogę znieść myśli, że trzymają ich tutaj nie wiadomo za co. Proszę pana. Słucham. Chcę kupić kartę. Służę. 3 korony. Dziękuję bardzo. Jesteś taka młoda i nie lęka się tam iść. I to bez towarzystwa. Proszę bardzo, panie komisarzu. Każda jednostka ma prawo do korzyści z rezultatów swej pracy. Zupełna równość społeczna obywateli bez różnicy płci, rasy i narodowości. Wprowadzenie w życie powyższych zasad jest sprawą wszystkich pracujących. Zatem rewolucja społeczna musi być powszechna i międzynarodowa. Takie oto zasady, niezgodne z ustawą zasadniczą, głoszą w swoim programie oskarżenie. Zważcie, panowie, rewolucja międzynarodowa, a więc także tutaj, w Austrii. Podstawy państwowe Austrii polegają na rządach monarchicznych, rodzinie i osobistej własności. Tak więc zakładając w Galicji tajne koła, związki, kolportując podburzające książki, broszury, pieśni i wiersze oraz głosząc ustną propagandę socjalno-rewolucyjną, Ludwik Waryński jako główny organizator i propagator oraz pozostali oskarżeni podburzali mniej zamożną ludność do nienawiści i pogardy przeciwko cesarzowi, rządowi i administracji państwowej. Podburzali przeciwko ustawom o własności, rodzinie i podatkach. Spokój, panowie. Racz się uwzględnić, że nastroje są tutaj niezbyt dla was przychylne. I tak, panowie sędziowie, sami widzicie, że oskarżeni winni są zbrodni podkopywania podstaw państwowych Cesarstwa Austrii, co podlega paragrafowi 65 ustawy zasadniczej Kodeksu karnego o zdradzie stanu. Z grubej rury strzela pan prokurator. Panie przewodniczący, obrona pragnie dowiedzieć się, dlaczego na bilecie wstępu napisano proces socjalistów. O ile mi wiadomo, kodeks królewsko-cesarski nie zna takiego przestępstwa. W naszym konstytucyjnym państwie socjalizm nie jest zakazany. Zaproszenia zostały niewłaściwie ułożone. No proszę, źle przedrukowane. To może i oskarżenie ułożone jest niewłaściwie. Proszę o spokój. Zarządzam przerwę do dnia jutrzejszego. Czy oskarżony
przyznaje się do winy? Nie, wysoki sądzie. Nie przyznaje się do winy, przyznaje się do przybrania obcego nazwiska. Więc twierdzi, że nie zakłócał porządku publicznego. W jaki sposób miałbym go zakłócać? Socjalizmu się nie wypieram, zarzutom przeczę. Dlaczego oskarżony propagował socjalizm w Galicji? Każdy człowiek, który szuka prawdy i znajduje ją, nie chce ukrywać swoich przekonań, ale wprowadzać je w życie. Tak samo i ja, jako socjalista, nie chcę swoich przekonań ukrywać pod korcem. Socjalizm to nie prywatna sprawa, ale idea, którą rodzi nauka, a urzeczywistniają masy ludowe. Wszystko to jest w naszym programie. Oskarżony chce w nas wmówić, że socjalizm zmierza do reform społecznych, a nie żąda krwawej rewolucji, przewrotu politycznego. Nasz program nie żąda rewolucji, ale ją przewiduje, a to zasadnicza różnica. Nie my, garstka młodzieży, zrobimy rewolucję. Rewolucje wytworzą warunki społeczne. No a jakie są warunki w Galicji? Można na przykład przewidzieć, że jeżeli tu w Galicji nadal rosnąć będzie nędza, to przy ciemnocie tego ludu będziecie mieli nie tylko krwawą rewolucję, ale rzeź. Proszę przestać o tym mówić. Ja tylko odpowiadam na pytania pana prokuratora. Panie Ludwiku, racz nas obznajmić z pominięciem naukowej kwestii. Jak pojmujesz socjalizm i jego praktyczne zastosowanie? Socjalizm jest definicją ściśle naukową, więc nienaukowej definicji dać nie można. Praktyczne zastosowanie jego zasad zależy od politycznych warunków w danym kraju. A ponieważ warunki społeczne w wielu krajach są takie same, przewaga kapitału z jednej, zależne stanowisko pracy z drugiej strony, więc i socjalizm w zasadzie jest we wszystkich krajach jeden i ten sam. No, jak tam? Ten osioł, prokurator, zrobił wszystko, żeby mu dać okazję do głoszenia na sali sądowej propagandy socjalistów. Gada już 2 godziny, a publika i przysięgli słuchają z rozdziawionymi gębami. Za nic więc macie święte prawa rodzinne. Równość płci to nie zamach na rodzinę. To wyzwolenie kobiety spod jarzma społecznej niewoli. To może zażądacie, by każdej pani wolno było być radcą miejskim, urzędnikiem lub posłem w parlamencie? Właśnie tak. Czyjaż więc pies w takim razie wykarmi dziecię? Osioł. Socjalizm ma na celu zniszczenie rodziny. Chce odebrać mężczyźnie prawo zagwarantowane ustawą. No, jeżeli panu prokuratorowi chodzi o przestrzeganie ustawy, powinien oskarżyć wszystkie żony, które trzymają mężów pod pantoflem. Proszę, by sąd mnie wziął w obronę. Sąd nie ma sposobu na panią prokuratora! Kto tu jest oskarżony? Może... Jeżeli nie będzie natychmiast spokoju, każę usunąć część publiczności z sali. Poprzybieraliście inne nazwiska, ale wasze nazwiska prawdziwe są znane policji rosyjskiej. Proszę wstać, sąd idzie. Ogłaszam wyrok. Oskarżony Waryński, proszę wstać. Na pytanie, czy oskarżony Ludwik Waryński zakłócał porządek publiczny, czy pobudzał do wzniecania nienawiści i pogardy do osoby cesarza, rządu i administracji, sąd przysięgłych odpowiedział odmownie. Thank you.
Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam. Panie Ludwiku. Coś takiego. Przepraszam. Proszę. Witaj, Ludek. Nie gniewaj się, ale widzisz, no sam rozumiesz. Maryniu, jesteś wolnym człowiekiem, a ja bardzo ciebie lubię. Ludwik. No co słychać, Sinek? To wiesz, ja nie wiem. To wspaniale, że jesteś. Pan Ludwik pozwoli, że go pocałuję na przywitanie? Taka jestem szczęśliwa, żeście się nie dali. Ale z ciebie wyrosła śliczna, duża dziewczyna. Ludwik, wiesz, tyle spraw mamy do omówienia. Marzyłem, żebyś tu do nas przyjechał. My tu z Żorzem trochę spieramy się, pomożesz mi. Dobrze, weźmiemy go razem w obrot. O, Ludwik, дорогой! Idziom, ja ciebie poznakomlę z Wierą Zasulić. Людвиг Варынский, Вера Засулич. Я все знаю про него. Мы полтора года волновали за вас. Вера Ивановна, я вас обожаю. Забирам вам меня. До утра. Для миллионерки банкира за низкие проги. Что он сказал? Ерунда. Могли бы трохи зачекать. Ludwik, myśmy tu z Żorzem czekali na ciebie długo. Mamy bardzo wiele spraw do omówienia. Ja jemu rozkazała... Da, nam jeszcze cię pogovorić. Ale teraz proszę, zjedzmy. Proszę bardzo. Proszę, Wiero. Może chleba? O, i mnie nalej. Zbyt szczęśliwe oswobodzenie. No, nie wiem dlaczego, ale pana Ludwisia po prostu uwielbiam. No tak? No i co? Macie to w Warszawie? Marzyciel. Tutaj pracujemy. Ludwik, przyszła wiadomość. Filipina umarła w drodze na Syberię.
No co? Zapomniałeś już, ośle, jak cię komisarz Kostrzewski walił lagą po głowie? Trudno lepszą lekcję poglądową, jak powinna wyglądać Solidarność Narodowa. Tak, ja też wolę kasę, że... Sam nieraz mówiłeś, że walka klas to kwestia podstawowa. Tak, jeśli na jej czele stoją milionerka Jankowska i bankier Mendel. Czego ty się czepiasz, Maryni, kretynie? Wypraszam sobie podobne epitety. A pani Jankowska, jeśli chcesz wiedzieć, jest zwykłą oszustką i zimną kogietką. Jak śmiesz? Uspokójcie się. Uspokójcie się, błagam! Nie trącaj się! Jak śmie? A kto się podawał za moją narzeczoną? Kto mówił o miłości? Jeszcze jedno słowo, wyzwę cię na pojedynek, zabiję jak psa! Na pojedynek! Mnie? Ja się z tobą będę pojedynkował, szlachciuro? Ja jestem socjalistą, a nie szlacheckim pieniaczem! Ludwik, teraz! Ale... Czy... Jak председатель товарищеского суда... Jako przedstawiciel sądu koleżeńskiego, ogłaszam wyrok. Суд принял во внимание, что Эразм Кобылянский несправедливо обидел Марию Янковскую, которая выдавала себя за его невесту только для того, чтобы передавать в тюрьму важные сведения. Мария подавала себя за твою нажеченную только потому, чтобы приказать важные ведомости до вензения. Суд принял во внимание факт длительного пребывания в тюрьме и плохое состояние нервов подсудимого Кобылянского как смягчающее обстоятельство. Суд узнал, как количество погодзонцом, твое долгое пребывание в вензении и злый стан твоих нервов. И суд считает, что Эразм Кобылянский... должен немедленно извиниться перед Марией Янковской и прекратить ненужные разговоры в ее адрес. И запрестать каких-кольвек плоток на ее темат. И последнее. И остальное. Суд настоятельно рекомендует Людвигу Варынскому обратить особенное внимание на то, что революционеры не должны разрешать своих разногласий путем дуэли. И ты, Людвиг... Зразумялым. Капущ. Musisz zrozum... No dobrze, dosyć tych żartów. Dalej do pracy. Chodź, ruszaj się. Oj, Ludwik, no teraz mój... pokażesz, co potrafisz. Wszystkiego bym się spodziewał, tylko nie tego, że zastanę was tu w Genewie. Ludwik, witaj. Wpadłem, żeby zobaczyć się z generałem. Z tobą. I żeby się pożegnać. Dziś w nocy wyjeżdżamy. Co słychać w Petersburgu? Car wojny ni to wygrał, ni to przegrał. Drakońskie ukazy, korupcja. Wszyscy się burzą, nawet najbliższe otoczenie Aleksandra. No cóż, mam parę. Всего доброго. Cóż ja mogę ci powiedzieć, stary odłamek? Dziecko moje. A teraz siądźmy. Starym zwyczajem. Teza czwarta. Wobec rozwoju kapitalizmu klasa robotnicza stała się główną siłą w walce o obalenie ustroju wyzysku. No, nic dobrze. Dodać, nic ująć. Teza piąta. Polskie klasy posiadające odeszły od haseł walki narodowo-wyzwoleńczej i zajmują dziś wygodne, serwilistyczne stanowisko wobec zaborców. Tu musisz podać przykłady, to jest dane statystyczne i jakieś nazwiska. Czy możesz to opracować? Tak, mam tu trochę danych. Co z tą kawą? Chwileczkę. Wyzwolenie społeczne ludu polskiego przyniesie rzeczywiste wyzwolenie narodowe. Teraz jest wasze, zdaje się. Ruski roboci должны помнить, что ни один народ не может быть свободен до тех пор, пока он не перестанет угнетать другие народы. До тех пор, пока Россия будет продолжать притеснять Польшу, она в свою очередь должна будет терпеть иго деспотизма. Дай, я это переведу сейчас на польский.
Dalej. Teza siódma. Konieczny jest wspólny wysiłek mas robotniczych i chłopskich różnych narodowości zamieszkujących Cesarstwo Rosyjskie. Rosjan, Polaków, Ukraińców, Finów, Łotyszy w celu jak najszybszego obalenia caratu. Pójdź, bój tak. Dobrze. Sensation énorme, l'édition extraordinaire, les tsars Alexandre tués à Pétersbourg, l'assassinat à Pétersbourg, les tsars Alexandre est mort. Une... Garçon. Oui. Merci. Monsieur, monsieur, les tsars Alexandre est mort. Une sensation énorme, l'édition extraordinaire. Car zabity! Macie, macie, czytajcie. Aleksander II musi umrzeć. A wraz z nim umrzemy i my, jego wrogowie, jego zabójcy. Sądzona mi jest śmierć. I ani jednego dnia, ani jednej godziny żyć nie będę w owym pięknym czasie triumfu. Ale myślę, że moją śmiercią dokonam wszystkiego. I więcej ode mnie nikt na świecie wymagać nie może. Aniu, niedługo muszę jechać do Warszawy. A my? Wy zostaniecie. Niebawem przyjeżdża Staszek, kto się wami zajmie. Nie możesz tam jechać. Muszę. Muszę pojechać do Warszawy. Ty jesteś szalony. Cała carska policja ogania się za tobą. Mają twoje fotografie. Zapuszczę brodę. W Warszawie czeka cię los Filipiny. Ludwika Kobylańskiego i wielu, wielu innych. Powiedz, co komu dała ich śmierć? Jeżeli pojedziesz do Warszawy, biorę dziecko i jadę do Krakowa. Tego nie zrobisz. Zrobię. Aniu, zrozum mnie choć raz w życiu. Ja nie mogę tu tkwić bezczynnie. Ja muszę pojechać do Warszawy. Czy mógłbym się widzieć z panem Bardockim? To ja, Hondzyński. Przywiozłem pozdrowienia od Georgesa z Genewy. Bardzo mi miło, proszę. Czy to cały pana bagaż? Nie, reszta została na dworcu. Proszę się rozgościć. Moja żona, Natalia. Hondzyński. Proszę bardzo. Proszę usiąść. Co dzieje się w Warszawie? Całkiem poszaleli. Po całej Rosji przeszła fala pogromów. A teraz doszła i do nas. Straszne czasy. Powstał specjalny oddział tajnej policji. Nazywa się Ochrana. Takiego jeszcze nie było. Mnożą się areszty i obławy. Wszędzie areszty, obławy. Чудовищные приговоры. A brat Piotra zamęczony. Brat Piotra został zamęczony w Pietropawłowce. Nikolaj Wasiliewicz? Da. Tak. Pijcie czaj. Proszę, herbata. Konieczna jest ostrożność i rozwaga. Ludwiku Sewerynowiczu. Ludwik Sewerynowicz. Ostrożnie i mądrze będziemy robić swoje.
Zaprosiłem jednego towarzysza, który skontaktuje pana z młodzieżą i studentami. Chwileczkę. U nas będzie wam wygodniej i bezpiecznie. Proszę. Hondzyński, Jentes. Witam moją krakowską siostrzyczkę. A wie pan, co mnie dał wasz proces? Przekonanie, że socjalizm to przede wszystkim sprawa moralna. Ja nie mówię o moralności w znaczeniu potocznym. Mam na myśli godność, stosunek do drugiego człowieka. Czy dobrze rozumiem? Dobrze, tylko żeby ludzie mogli żyć, jak to pani powiedziała, moralnie, muszą wywalczyć sobie takie warunki społeczne, które nie zmuszają do upodlenia. Panie Ludwiku, gdyby potrzebne było jakieś miejsce na rozmowy czy spotkania, to tu w instytucie. Panno Aleksandro, jedziemy do łazienek. Pojedzie pani? Mój kuzyn właśnie wrócił ze Szwajcarii. Madame pozwoli przedstawić. Ludwik Jentes. Miło mi. Zwalniam panią oleńko na dziś. Dziękuję, madame. Jedziemy. Jak pan widzi, mam tu dużą swobodę. Więc jak? Spiskowcy w instytucie dla szlachetnie urodzonych panien. Świetny pomysł. Więc co? Prowadzić dyskusję i czekać, tak? Panowie, można tak czekać 100 lat. Teoretycznie mógłbym się z panem zgodzić, ale w praktyce wszystkie pomysły to jest utopia. Ja przyznaję, że w teorii bijecie mnie na głowę. Ale na praktyce to wy się nie znacie. Na praktyce znam się nie gorzej od was. Wobec tego zjednoczmy nasze wysiłki, z kółek i grupek zorganizujmy jedną organizację. Robotniczą rewolucyjną partię. Ja nie widzę na razie potrzeby. Ja przeciwnie, widzę. Ale tylko do walki ekonomicznej, rozważnej, bez burt i wystąpień politycznych. Ale bez przesady, kolego, walka o swobody polityczne jest konieczna. Dobrze, panowie, spróbujmy się porozumieć. No właśnie. Bo co będzie, jeżeli robotnicy ruszą, nie czekając na waszą zgodę? A wygląda na to, że ruszą. I to bez was. No posłuchajcie, co piszą w kurierze. Polski majster, pobity i znieważony przez łobuzów i dalej. Jak długo władze i policja będą tolerować fakt niszczenia rodzimego przemysłu przez awanturników i burzycieli porządku? Świece stołowe. Proszę bardzo. O. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Co panią? Szczotkę ryżową dla podłogi. Do takiej? Do szorowania, tak. Przepraszam. Słucham pana. Czego pan sobie życzy? Pan przyniósł próbki towaru, tak? Józek?
Proszę, proszę tutaj. Zastaw mnie za ladą. Co pani życzy? Szczotkę ryżową do podłogi. Szczotkę, tak? Proszę. Słuchaj. Dobrze, że wróciłeś. Co to była za historia w warsztatach kolejowych? Słyszałeś? Poczekaj. Zaraz się dowiemy. Józek! Zamykaj szybko budę i leć migiem po kostka. Niech zaraz tu będzie. A co po zamachu? Był huk straszny. Mamy nowego cara. Było źle, jest jeszcze gorzej. Trzeba organizować ludzi. Najwyższy czas. To co, zaczynamy od nowa? Bardzo dobrze. Leć. Heniu? No? Mam żonę i syna w Genewie. Co? Siostrę Wacka Sieroszewskiego, pamiętasz? Czy ty zwariował? Bardzo kocham mojego synka. Kupiec Hondzyński. Takie buty. Co u was? U nas pokrótce to tak. Szpiclów pełno. Za byle co wyrzucają z roboty. Majstrowie oszukują i sypią karami. Ludzie się burzą. Widziałem, jak przepędzili żandarmów. A owszem, był fajerwerk. Najpierw obiecali, że przywrócą stary cennik i wyleją majstra. A potem majstra zrobili nadzorcą, a cennik został, jaki był. Najgorsze, że ten Jów zaczyna się łasić do pana majstra. Słuchajcie. Partię robotniczą chcemy organizować. Co wy na to? Czemu nie? Może będzie raźniej. To może my skoczymy jeszcze po paru i pogadamy od razu, nie? Dobra, lećcie. Że też ja, idiota, nie pomyślałem, żeby cię szukać na starych śmieciach. Tyle czasu zmarnowałem. Jakbyście go poznały, to zrozumiałbyście mnie od razu. No to jest, no, wspaniały człowiek. Brał udział w podkopie na Zimowy, potem w zamachu. Złapali go, ale udało mu się jakoś wyśliznąć policji. No a teraz pełną parą odbudowuje organizację. Stanisław Kunicki, Ludwik Waryński, nyní Karol Postel, litograf z Wrocławia. O kim była mowa? A, o Sergiuszu Degajewie, nowym przywódcy Narodnej Woli. No cóż, mimo aresztowań i represji jakoś się powoli odbudowujemy. On przyjechał jako przedstawiciel Narodnej Woli. Tak. Jestem przedstawicielem polskich organizacji socjalno-rewolucyjnych Petersburga, Kijowa, Moskwy i Odessy. No, chcemy nawiązać z wami ścisłą łączność. A poza tym Degajew też bardzo liczy na współpracę między wami a Narodną Wolą. Dla nas w tej chwili najważniejsze jest zorganizowanie rewolucyjnej i robotniczej partii, która zjednoczy wszystkie grupy i grupki w jedną całość. No dobrze. Wobec tego głosujemy. Kto jest za? A ja mam jeszcze wątpliwości. Panie Kazimierzu, no przecież wszyscy zdecydowali. Jest pan demokratą. No, więc... Diabeł nie może. No, to postanowione. Teraz trzeba tylko wymyślić nazwę. Proponuję Solidarność. Przyszłość. A może jedność, jedność robotnicza. Słuchajcie, nazwa musi być internacjonalna, zrozumiała dla proletariatu. Do widzenia. Do zobaczenia. Bywaj. Do widzenia. Cześć. Cześć. A nazwy jak nie ma, tak nie ma. Słuchaj. A może po prostu proletariat? Zdaje się, że trafiłaś.
dwoje państwa do panienki. Proszę. Chodź na dół. Onufrowicz jestem. Maria. Przyjaciele zwą mnie Stryjanką. A to narzeczony. Edmund Płoski, blondynek. Przysłał nas na ten adres kolega Dębski. Do pomocy. Więc jak jest robota, to możemy się zabierać. Płoski. No dobrze. Do roboty. Proszę. Jesteście rzeczywiście parą narzeczonych? Jesteśmy. Jesteśmy, naprawdę. A ślub? Kochanieńki, na co nam ślub? Potrzebny. Natychmiast dawać na zapowiedzi. I do kościoła. Poczekajcie. Zdrowie państwa młodych. Wybijemy później. Teraz w imieniu komitetu organizacyjnego powołanego na spotkaniu w Wilnie otwieram zjazd delegatów Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat. Musimy uchwalić program partii, wybrać komitet centralny i komitet robotniczy. A teraz poproszę delegatów, żeby się przedstawili, kogo reprezentują. Po kolei. Ja jestem od Lillpopa, ze Świętojerskiej. Jestem delegatem warsztatów naprawczych kolei warszawsko-wiedeńskiej. Z Łodzi trzech delegatów. Od Scheiblera. Od Kona. Od Poznańskiego. Ja jestem delegatem z Tomaszowa. Ze Zgierza. Ja jestem z Zagłębia. A to idź na salę. A ja sobie to popalę. Uważaj, żandarm się tu kręci. O. A może pan, panie władzo, sobie tu chwilę postoi, a ja skoczę i przyniosę coś do przetrącenia, co? Haraszo? No jak wesele, to wesele, nie? O. Niech pan uważa, żeby jaki niepotrzebny nie wlazł. Po co niepotrzebnie jątrzyć przemysłowców? A my uważamy właśnie, że najwyższy czas, aby przemysłowców trochę postraszyć. Przerwijcie, na chwilę zajmijcie się jedzeniem. Zrobimy teraz parominutową przerwę i zabieramy się do jedzenia. Panna młoda chce bigosu. Proszę, bigosik dla panny młodej. Zdrowie młodej pary! Zdrowie! Gorzko, 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 można. Zdrowie panny młodej! Na zdrowie. Muszę na obchód, a to przyjdzie kontrola. O, służba, nie drużba. Troszkę ciszej. A teraz poproszę członków nowo wybranego komitetu centralnego o przedstawienie się. Mały. Blondynek. Janka. Olek. Grzegorz. Oskar. Długi. Dziękuję bardzo. A teraz rozchodzimy się. Przy wyjściu są przygotowane materiały. Wychodząc proszę zabierać. Dziękuję wam bardzo.
Gdzieś ty była tyle czasu? Rozniosłam zapomogi, a potem kupiłam dla madam papier listowy. Odebrałam pocztę. Przecież tyle razy cię prosiłem, żebyś nie chodziła sam na pocztę. A czego ty się tak pieklisz? Stałeś lewą nogą. Nie pieklę się i nie wstałem lewą nogą. Proszę tylko. Ludek, nie masz racji. Po pocztę postrestant powinna chodzić jedna osoba, a nie różne. Przepraszam. Jest list z Genewy. Przeczytaj, na pewno jest zaszyfrowany. Broszura Dicksteina, kto z czego żyje, gotowa. Wysyłamy 500 egzemplarzy w 4 partiach przez Wrocław. Napisz, że będziemy potrzebowali więcej. I niech przysyłają również przez Aleksandrów. Ta broszura to dla nas skarb. Zmiany w programie konieczne. Przyjazd hrabiego do Genewy również. Jakie znowu zmiany? Czy oni zwariowali? Nie znają tutejszych stosunków, a się mądrzą. Odpisuj. Na żadne zmiany się nie godzimy. Program został uchwalony. O Annę się nie martw, opiekujemy się nią wszyscy. A kto to jest Anna? Anna to siostra Wacka Sieruszewskiego, tego poety. Znasz jego wiersze przecież. Anna to moja nieślubna żona. Mam z nią syna. Nie wiem, jak to rozwiążę. A cóż tu masz do rozwiązywania? Przecież wiesz. Wiesz. Nie bój się, głupia, pan doktor cię zbada. Jak się nazywasz? Anna Dudzik. Anna Dudzik. Ściągaj majtki i kładź się. Przecież one nie noszą majtek. No to zadzie rekieckie i kładź się. No nie pozwólcie. Albo dajcie mi rewolwer. Ubiję policmajstra sukinsyna i niech mnie potem powieszą. Zwolnione od kontroli sanitarnej będą tylko te, za które poręczy fabrykant lub właściciel... Nie dosyć zysku, chcą jeszcze upodlić. Tak, policjant i fabrykant mają wyrokować o moralności pracownika. Gorzej niż prosty... Takiego bezprawia jeszcze nie było. No i co? Wszędzie to samo, ludzie klną, dziewczyny płaczą, kobiety pomstują. Z każdą będą mogli zrobić to, co im się spodoba. Tak. Z każdym, z każdą... Spokojnie, spokojnie. Wydam odezwę. Robotnicy, obywatele, zarządzenie policmajstra Buturlina to obelga, jakiej świat nie słyszał. Robotnicy, wam dano policzek, was spodlić chciano, wypróbować waszą cierpliwość. Odeprzyjcie napad, bodaj krwią... Ten protest opłacić wypadło. Śmierć lepsza od hańby. Dowiedzcie, żeście ludźmi, że potraficie bronić swojego honoru, że ofiary was nie straszą. Chcą walki, będą ją mieli. Komitet robotniczy. Bardzo dobrze. Natychmiast drukować. Zwariowałeś? Chcesz ściągnąć kozaków do fabryk? Zrozum, chcą poniżyć wszystkich pracujących. Wypróbować granice cierpliwości. Musimy zareagować. Chcesz sprowokować rozruchy? Musimy stawić opór. Lepsza nawet śmierć, niż hańba i poniżenie. Frazesy!
My nie godzimy się na żadne judzenie robotników przeciwko rządowi. My? Tak, my. Odchodzę od was. Zakładam własną partię. Rób jak chcesz. My będziemy dalej robić swoje. To nie my prowokujemy tę walkę, ale rząd. Odbieram wam drukarnię. Oddamy, jak skończymy druk odezwy. Tylko pamiętaj, że was uprzedzałem. No i co? Jedwabniczki i koronkarki rzuciły pracę. Na woli robotnicy zagrozili strajkiem. Wysłali delegację do dyrekcji. A w Żyrardowie kobiety wymusiły na dyrekcji zbiorowe poręczenie moralności. To żadne zwycięstwo. Pora otwierać sklep. Jeżeli nie cofną zarządzenia, musi dojść do starcia. Niczego już nie cofniemy. Postawiliśmy na nogi całą Warszawę. Trzeba ludzi przygotować na najgorsze. Ano trzeba. Piotr prosił powiedzieć. Ukaz Buturlina odwołany. Odwołany! Ludwiku, Stach Kunicki wrócił z Petersburga z zatrważającymi wieściami. Nie płacz. Uspokój się. Tylko jednego dnia aresztowali prawie 100 osób. W większości to oficerowie petersburskiej organizacji. Dobrze, że Degajewowi udało się uciec. Znowu uciekł? Jak? Sypnął żandarmom w oczy tabaką. Zasypał głaza tabakom.
Одному жандарму другого вышвырнул из пролетки и скрылся. Сергей теперь... Сергей сбирает ростки организации. Нам помогу нам учец. Musimy wyjechać. Nie, myślę, że powinniśmy zostać tutaj. W czym mogłaby pomóc? Sytuacja jest bardzo poważna. Jak to się mogło stać? Kto tu donosi? Degajew mówił, że to jeden z nielegalnych. Nie podoba mi się to wszystko. Koszmar. A u was wszystko w porządku? Niedługo organizujemy bal. A dzięki pójdą na zajęcia kapitału? No tak.